Jesteśmy leniwi z założenia i wolimy czytać krótkie rzeczy. Cena. Cena rządzi na Allegro. Klient oczekuje, że jak wysłał zapytanie, to za chwilę telefon zrobi ping ping i przyjdzie jakaś odpowiedź. Liczę do 5. 5, 4, 3, 2, 1, tak? 1500. Cześć, ja się nazywam Jakub Wyremski. Witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek o aukcjach Allegro, czyli jak to zrobić, żeby się ze swoim produktem przebić na Allegro, coś tam sprzedać i jak najwięcej przy okazji zarobić. Zanim jednak sam odcinek, to u góry pokaże Wam się karta do filmu porządkowego, w którym zachęcam Was do zgłoszenia swojej chęci udziału w naszej grupie zamkniętej na Facebooku. Między innymi dlatego warto, oprócz tego wszystkiego, co w tym odcinku opowiedziałem, że suplement do tego odcinka właśnie tutaj, czyli bardziej techniczne szczegóły, pokaże się na tamtej grupie, a nie już tu na kanale. Tutaj na kanale będziecie mieli, myślę, że dawkę bardzo przyzwoitej wiedzy, ale jeżeli chcecie konkretnych przykładów, to właśnie na tej grupie się tam pokażą. Także lecimy z tematem. Zaczynamy od tytułu aukcji. Tytuł aukcji na Allegro jest jednym z ważniejszych wyróżników. Pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to Wam powiem, że wyszukiwarki, zarówno Allegro, jak i Google'owa i wszystkie inne, w głównej mierze bazują na treści. A te treści wyszukują i na przykład Allegrowa w tej kolejności, że najpierw tytuł, potem opis. Czyli tytuł musi zawierać w sobie nazwy Waszego produktu. Jeżeli to jest produkt jakiejś do bardzo uznanej marki, to dobrze, żeby tą markę tam wymienić, bo już ktoś za Was zrobił robotę i wypromował markę. Jeżeli to nie jest produkt uznanej marki, no to wtedy musicie to jakoś ładnie opisać. I teraz, co jest ważne? Ludzie w wyszukiwarkach klikają konkretne frazy. Wystarczy wiedzieć, jakie najczęściej przy wyszukiwaniu Waszego produktu bądź podobnego do Waszych i właśnie w ten sposób skonstruować tytuł aukcji. Świetnym narzędziem do tego jest planer słów kluczowych, który jest dostępny w Google. Jak ten planer znaleźć i jak z niego korzystać, to właśnie już bardziej na grupie, bo to już nie dotyczy tego odcinka. Ja Wam tylko tutaj w tym odcinku mówię, że jest coś takiego jak planer i że warto korzystać z planera, robiąc tytuł aukcji. Dlatego, że to, że Wy piszecie na przykład ładowarka do telefonu komórkowego, to wcale nie znaczy, że to jest najczęściej wpisywana fraza przez ludzi, którzy szukają ładowarki. Ale jeżeli wymyślicie 5-7 tytułów, wrzucicie to do planera, to planer wyrzuci Wam najczęściej wyszukiwane frazy właśnie na hasło zbliżone do ładowarki i siłą rzeczy ludzie, wpisując swoje najczęściej używane frazy, będą trafiali na Waszą aukcję. Prawda, że proste? A jak mało osób to stosuje? Także jeden problem macie rozwiązany, czyli jak zrobić tytuł. Pamiętajcie, że tytuł ma być łatwo wyszukiwalny. To jest numer jeden. Drugim problemem, który w tym odcinku Wam w miarę naświetlę, są obrazki na Allegro. Możecie zrobić dowolny obrazek i prawdopodobnie nie przyciągnie on wzroku. To, że Allegro chyba już 2 lata temu zmieniło regulamin i wprowadziło taki nakaz, że te obrazki na miniaturkach mają być na białym tle i generalnie, żeby te obrazki były na jasnym tle, to wcale nie było takie głupie, jak się wszystkim wtedy wydawało. Okazuje się, że te obrazki po prostu przyciągają wzrok. Jeżeli macie obrazek na białym tle, to zdecydowanie Wasz produkt na białym tle się dużo bardziej wyróżnia. No i teraz kwestia jest pokazania się w ramach miliona białych obrazków. Tak, jeżeli na Allegro mamy, przyjmijmy, nie wiem ile, ale powiedzmy, że jest milion aukcji w tej chwili, no to jest milion obrazków zrobionych według podobnego schematu. Nie można już stawiać żadnych ramek dookoła, nie można robić jakiegoś charakterystycznego tła, więc co można? A mianowicie można na przykład wszystkie obrazki w Waszych aukcjach, jeżeli sprzedajecie
zbliżone do siebie produkty zrobić pod jednym kątem na przykład. Tak, to jest coś, co będzie powodowało, że klient lecący po aukcjach będzie mógł zidentyfikować, że te obrazki są jednego sprzedawcy. Bądź tak na przykład jak my zrobiliśmy, wszystkie nasze miniaturki mają zdjęcie takie, nazwijmy to perspektywiczne, produktu, a obok przekrój tego produktu. I wszystkie nasze mają dokładnie ten sam szablon. 500 aukcji zrobionych według jednego szablonu. Tak? Dzięki temu klient szukający naszego produktu już nie będzie szukał, że jakąś składową kupił tego sprzedawcy, jakąś u tego, bo się szybko połapie, że wszystkie te, które mają pewną charakterystyczną cechę jedną, są od jednego sprzedawcy i całość swoich zakupów będzie próbował zrobić u jednego sprzedawcy. Bo tak jest ludziom wygodniej robić całość zakupów u jednego sprzedawcy, niż kupować wszystko gdzie indziej. A wy powinniście im to ułatwić. Także tutaj kwestia obrazku. Teraz najczęściej, jeżeli sprzedajecie produkty czyjeś, nie swoje, to dostajecie od producenta gotowe rendery. Nie są to zdjęcia, są to grafiki bardzo przypominające zdjęcia. I te obrazki, te rendery warto wykorzystywać, bo one z reguły są robione właśnie pod takie serwisy aukcyjne. Jeżeli nie ma takiego gotowego renderu, bądź macie własny obrazek, no i nie macie na tym etapie jeszcze kasy, żeby zatrudnić grafika, który coś z tego zrobi, tak? Z waszego produktu zrobi wam obrazek, no to musicie poradzić sobie sami. Ja nie jestem ekspertem od fotografii, od tego są na pewno jakieś inne, lepsze fora. Spróbuję wam coś może znaleźć, gdzieś tam na grupę wrzucić link do jakichś innych filmów, które na pewno lepiej opowiedzą niż ja. Ja z własnego doświadczenia wiem, że świetnie sprawdzał się namiot bezcieniowy, balans bieli przewalony na maksa, a potem po prostu wycięcie sobie waszej grafiki i jakby wykontrastowanie jej w programie już, my tak w Corelu robimy. To się też bardzo sprawdzało. Te obrazki zaczynają być bardzo ostre, bardzo takie aż nierzeczywiste i ku mojemu zdumieniu ludzie wolą te nierzeczywiste obrazki od tych rzeczywistych, prawdziwych. Częściej tam zaglądają. Więc to jest to. Jeszcze jedna cecha obrazka. Warto, żeby jeden z waszych obrazków, przynajmniej jeden, pokazywał produkt w tak zwanych rzeczywistych warunkach. Czyli jeżeli sprzedajecie jakąś, nie wiem, lampę, jakiś element ozdobny, element dekoracyjny, to żeby przynajmniej jedno zdjęcie pokazywało jakby wykorzystanie tego, tak? Czyli że w takim pomieszczeniu to wygląda tak, cyk, zdjęcie. To jest też istotne, bo ludzie kupują oczami. Jeżeli zobaczą, że jakiś przedmiot ładnie wygląda, a jeżeli zrobicie tą aranżację, w której będziecie robili te zdjęcia ładnie, no to będzie to ładnie wyglądało, to znacznie chętniej go kupią niż sam przedmiot na białym tle. Przedmiot na białym tle na pewno zwróci uwagę, przyciągnie do waszej aukcji. Tak, jeszcze do tego dobrze zrobiony tytuł i już w ogóle macie dużo większą ilość wejść na waszą aukcję. Nie wiem, czy nie za szybko wam to lecę, ale tak staram się, żebyście mieli całość tematu w jednym odcinku. Jak zrobić dobry opis produktu? O tym można by napisać książkę i pewnie by nie wyczerpała tematu, ale tutaj najważniejsza jest treść tego opisu. U góry dzwoneczek, planer słów kluczowych wykorzystać. Tak? I to, żebyście w tym opisie przedstawili wszystkie cechy, które uważacie, że sprzedadzą wasz produkt, jak również wszystkie cechy, które mogą się waszym klientom wydawać oczywistymi cechami tego produktu, a ten produkt ich nie ma. Teraz wiem, że zabrzmiało skomplikowanie, ale dość często tak jest. Tak? Na przykład, no choćby w przypadku naszych włączników. Część osób ma zakodowane w głowie, że szklany włącznik dotykowy światła ma funkcję ściemniania światła. Skąd takie przeświadczenie, nie wiem, ale faktycznie są na rynku i my też takie oferujemy, szklane ściemniacze, które wyglądają identycznie jak włączniki. Więc my na naszych aukcjach, żeby uniknąć nieporozumień, zawsze gdzieś piszemy, w którymś zdaniu, jeżeli to nie jest ściemniacz, ten włącznik nie jest ściemniaczem. Tak? To jest istotne. Albo nie posiada funkcji ściemniania oświetlenia, jest tylko włącznikiem on-off.
tutaj musicie takie cechy wszystkie opisać, tak? To jest tak jak przy naszym produkcie, my na przykład piszemy, że włącznik podświetla podświetlenie, które jest niebieskie w momencie, kiedy jest wyłączony, a czerwone w momencie, kiedy jest włączony, tak? Włącznik, jakby wymiary włącznika są takie, a takie. Włącznik można dotykać mokrą ręką, tak? Wszystkie te rzeczy, o które klienci Was pytają. Tworzenie aukcji Allegro to niestety nie jest jednorazowa rzecz. Tak, to nie jest tak, że Wy raz stworzycie aukcje i one już zawsze będą dobre, bo zobaczycie, że w miarę sprzedaży produktu będą do Was napływały pytania od klientów, albo telefoniczne, albo mailowe. Przepraszam. I klienci w tych pytaniach będą Wam jakby próbowali rozwiać swoje konkretne wątpliwości. Więc jeżeli chcecie mieć spokój od tych klientów, a najważniejszą cechą e-commerce całego jest spokój od klientów, to uzupełniać trzeba opisy o odpowiedzi na pytania, które klienci Wam gdzieś zadali, tak? To tak jak my wprowadziliśmy w pewnym momencie bramkę do systemu Zigbee, która wygląda i konstrukcyjnie naprawdę przypomina włącznik, chociaż włącznikiem nie jest. Najwięcej pytań do nas było o to, czy to jest włącznik. Tak, więc w końcu na aukcji wpadliśmy na to, że kurde, no ale faktycznie na aukcji zapomnieliśmy napisać, że to jest bramka. Napisaliśmy, że to jest bramka, ale zapomnieliśmy napisać, że ta bramka nie jest jednocześnie włącznikiem, mimo że tak wygląda. Tak, czyli była to cecha nieoczywista. Dla człowieka, który widzi włącznik, oczywistym jest, że to jest włącznik. A bramka włącznikiem nie była. Była tylko przekaźnikiem pomiędzy systemem Zigbee a systemem Wi-Fi. I jest nadal. Więc takie wszystkie te rzeczy oczywiste, które trzeba wpisać, wpisujemy w opis i nieoczywiste też wpisujemy w opis. To jest bardzo ważne. Im więcej zmieścicie w tym opisie, im więcej będzie tam treści, tym mniej klienci zadadzą Wam pytań. Ważne jest też bardzo, żeby ta treść była przestrzenna. Czyli nie piszcie ciurkiem całego tekstu, bo nikt go nie przeczyta, tylko zadzwoni. Ale jeżeli podzielicie cały ten tekst na akapity, powiedzmy zrobicie sobie podział na aukcji zdjęcie, tekst, tekst, zdjęcie, zdjęcie, tekst, my ten podział stosujemy, nam się bardzo dobrze sprawdza. Przy każdym zdjęciu będzie powiedzmy 6-7 linijek tekstu, jeszcze rozstrzelonych akapitami, to wtedy klienci to przeczytają. Dlatego, że klienci wolą czytać krótkie formy niż długie formy. Jesteśmy leniwi z założenia i wolimy czytać krótkie rzeczy. I nawet jeżeli tych krótkich bloków będzie 10, to będzie nam to znacznie łatwiej przeczytać niż 3 długie bloki, które w sumie zawierają tą samą treść. Tak? Także pamiętajcie, że tekst przestrzennie musi być dużo, jakby cała treść zawarta, ale to musi być porozbijane na łatwo strawne bloki. Najlepiej, żeby te bloki były tematyczne i żeby jeszcze zdjęcie, które postawicie obok tego bloku, w jakiś sposób nawiązywało do tematu. Czyli na przykład jak sprzedajecie, nie wiem, ampituner jakiś, no to w momencie, kiedy pokazujecie przód, to opisujecie, jakie ma tam funkcje, wielkość i inne rzeczy, tak, albo nawet tylko funkcje, w momencie, kiedy pokazujecie tył, obok opisujecie, jakie są wejścia z tyłu, tak, jeżeli pokazujecie, nie wiem, macie jakieś takie zdjęcie otwartego ampitunera, to pokazujecie, jakie ma tam, nie wiem, transformatory, kondensatory i wszystko, co tam w nim wykorzystano, tak, i per analogia cała reszta. Wtedy klientowi łatwo się przez to przebić, on doceni to, że zrobiliście uczciwy, dobry opis i być może nawet jeżeli gdzieś znajdzie ten sam produkt w ciutkę lepszej cenie, to jednak przyjdzie do Was. I teraz to, że przyszedł do Was, można sprowokować w jeszcze jeden sposób. Ten sposób to opisanie cech, dla których warto u Was kupić. Już nie dlaczego ten produkt, tylko dlaczego ten produkt warto u Was kupić. Tak, to jest też bardzo istotne, żeby to się w opisie znalazło. Czyli, nie wiem, dajecie dłuższą gwarancję niż inni, chociaż zazwyczaj będzie to gwarancja producenta, więc jej nie dacie, ale na przykład dajecie dłuższy termin na zwrot niż inni. Albo, że nie wiem, nie wymagacie odesłania w fabrycznym opakowaniu, tak? Albo, że macie swoją bazę faktur i nawet jeżeli ktoś zgubi fakturę, to nie ma problemu, może przysłać Wam sprzęt bez faktury z powrotem, Wy tą fakturę odnajdziecie, tak? Takie proste rzeczy, które i tak musicie zrobić, bo nie wiem, czy wiecie, ale zgodnie z polskim prawem macie obowiązek przyjąć sprzęt, nawet jeżeli on do Was wraca bez kartonu. Ale jeżeli Wy to napiszecie, to klient sobie potem pomyśli, że no tak, no tutaj mi będą kazali odesłać z kartonem, a tutaj tylko poprawnie zapakowany, to ja wolę ten tutaj, tak? Dopłacę te 20 zł, w razie jakby tam karton przy jakiejś przeprowadzce poszedł w WON, to będzie łatwiej
coś z tym zrobić, albo uległ, nie wiem, uszkodzeniu czy czymkolwiek, tak? To jest, wykorzystujcie to, że macie pewne obowiązki, tak? Macie obowiązek przyjąć towar w ciągu 14 dni, to napiszcie, przyjmujemy każdy towar w ciągu 14 dni. Dużymi literami najlepiej, tak? Żeby każdy to zobaczył. Albo jeżeli macie jakiś produkt, którego, gdzie jest mniejsze ryzyko tej, jakby transferu tego towaru do klienta i z powrotem, tak? To napiszcie, że 30 dni. Co wam szkodzi? No, jeżeli wam klient odeśle, to wam odeśle i tyle, tak? Jak, ale tu klient będzie miał 14, tu będzie miał 30, wybierze to, gdzie jest 30, tak? Ilość zwrotów, to mogę wam śmiało powiedzieć, jest banalna, to jest 5%. I sprawdziło nam się to na iluś różnych produktach. 5% klientów kupujących na Allegro albo odsyła, albo wymienia. No, wchodzicie z nimi w jakąś interakcję posprzedażową. Jest tak u nas od kilku lat, naprawdę niezależnie od pułapu sprzedaży, to jest cały czas 5%. W związku z czym no, nie widzę powodów, żeby gdzieś indziej miało być inaczej. Lecimy z następnym ważnym parametrem, czyli cena. Cena rządzi na Allegro. Tak by Allegro bardzo chciał, żeby tak było. No i niestety w dużej mierze tak jest. Allegro potrafi dopinać swoich tematów i w zasadzie już zmusiło sprzedawców do tego, że mogą konkurować niemalże wyłącznie ceną, a przynajmniej trudno jest konkurować czymkolwiek innym. Więc cena. I teraz jaką cenę ustalić? To już zależy od Was, ale warto mieć pewne rozeznanie. Jeżeli sprzedajecie produkt, który jest identyczny albo wręcz tej samej marki, ten sam model, co inny sklep na Allegro, to za dużego wyboru tu nie macie, tylko musicie mniej więcej dostosować do pułapu cen albo ewentualnie dać cenę ciutkę wyższą, żebyście lepiej zarobili, ale to już w samym tytule aukcji musi być coś, co będzie takim magnesem, że klient kliknie w ogóle w Waszą aukcję, która będzie droższa od innej, tak? Allegro naprawdę robi co może, żeby wygrywała najniższa cena. Ja im się nie dziwię, to jest w ich interesie. A w Waszym interesie z kolei sprzedać to jak najdrożej, no bo na tym zarabiacie, tak? Kupić jak najtaniej, sprzedać jak najdrożej. Więc w przypadku, kiedy macie bezpośrednią konkurencję na ten sam produkt, niewiele poradzicie, musicie dostosować do jakiejś tam średniej, która obowiązuje na Allegro w danym produkcie. Jeżeli macie jakiś produkt, który jest bardziej unikalny, czyli na przykład, no tak jak nasze włączniki, tak? Producentów włączników jest iluś, tak? Iluś set. Takich jak nasze, kilkunastu w Polsce może w tej chwili, tak? Operuje na polskim rynku kilkunastu dostawców, może nie wiem, kilkudziesięciu, co najwyżej. Więc my najpierw zbudowaliśmy markę, a potem daliśmy, jakby dajemy cenę, która jest ceną dość wysoką, po to, żeby na tym zarabiać i tyle. Nie działamy charytatywnie. W związku z czym ceny mamy, jakie mamy. Niespecjalnie oglądamy się na konkurencję już w tej chwili, ale Wy tego komfortu na początku z własnym produktem mieć nie będziecie. Więc znowu, trzeba sprawdzić, jaki jest przedział cen w Waszym segmencie, mniej więcej. Możecie to sprawdzić na dwa sposoby. Po pierwsze, to żmudnie przeglądać Allegro, wyszukiwać podobne oferty. Po drugie, odpalić sobie program TradeWatch, o którym macie tutaj, o kartę Wam Agata już tutaj wrzuca, gdzieś nad moim palcem powinna ta karta być. Będzie numer, jak nie wrzuci. Ale lepiej, żeby ten. Poproszę wrzucić. W TradeWatchu Wam dokładnie się pokaże, jakie produkty w Waszej kategorii sprzedają się najlepiej, czyli za ile klient jest skłonny kupić te produkty i naprawdę Wam ten program polecam. To jest fajna rzecz, a tam jest taki dość obszerny opis, jak ten program działa. Póki się Allegro jeszcze nie wkurzyło na twórców tego programu i jeszcze im API nie zamknęło, to korzystajcie, bo może kiedyś się wkurzą, nie wiadomo. Kolejny punkt. Regulamin, reklama, Allegro Ads. Czy to się w ogóle opłaca? Ja mam zawsze mieszane uczucia, jak mam mówić o Allegro Ads, bo z jednej strony my próbowaliśmy z Allegro Ads i nam się to nie sprawdziło. Wydawaliśmy pieniądze, a jakoś sprzedaż nam nie wzrastała. Z drugiej strony widzę, że od momentu, kiedy my trochę przystopowaliśmy z taką ostrą kampanią na Allegro, w sensie ostrym zajmowaniem się aukcjami,
No, pozwoliliśmy tym naszym aukcjom troszkę spaść, bo postanowiliśmy skoncentrować się na sklepach internetowych naszych, a trochę odpuścić to Allegro, ale nie całkiem się z niego wycofać, to widzę, że w nasze miejsce, w te nasze procenty rynku powolutku wchodzą właśnie te firmy, które zainwestowały w adsy. Tak, także ciężko to powiedzieć. Z mojego doświadczenia to się nie sprawdza, ale teraz jak obserwuję, co się na rynku dzieje, które firmy zajmują na Allegro powolutku nasze miejsce, to są to te firmy, które od 2 lat duże pieniądze inwestują w adsy. Mówię, jak my zainwestowaliśmy całkiem spore pieniądze, w ogóle nie odczuliśmy wzrostu sprzedaży. Nie wiem, może w złym terminie inwestowaliśmy, ale nie odczuliśmy, żeby nasza sprzedaż jakoś poszła do góry. Ale też musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy my robiliśmy kampanię adsową, to 70% sprzedaży jakby w segmencie, 70% transakcji w segmencie, w którym my operowaliśmy, czyli szklanych włączników dotykowych, była nasza. Tak? Czyli, że mam to uzmysłowić, 2 na 3 transakcje, jakie były na szklanych włącznikach dotykowych na Allegro, trafiały do nas jako fizycznie, na nasze konto na Allegro, tak? Więc być może po prostu był tak duży już, tak dużą część rynku zgarnęliśmy, że inwestowanie w adsy już nie dawało zwiększenia tej sprzedaży. Teraz w momencie, kiedy się troszkę wycofaliśmy z tego, zostawiliśmy sobie takie 50%, to faktycznie te pozostałe 20% ponad zagospodarowały te firmy, które inwestowały w adsy. Więc tutaj do rozważenia. Jak tą reklamę zrobić, jak wygląda cały ten proces? Myślę, że raczej na grupie będziemy to poruszali, bo tam już, to już jest rozmowa o konkretnych pieniądzach. Więc tu Was zapraszam znowu do grupy. Lecimy sobie z następnym rozdziałem, czyli to jest obsługa klienta. Temat rzeka na Allegro. Mówię, że temat rzeka, bo czasami mam to nieszczęście coś kupować na Allegro. Myślę, że nasza pozycja, te 70%, wzięła się między innymi stąd, że do nas się można dodzwonić, my odpisujemy na maile, na pytania Allegro odpowiadamy w zasadzie, staramy się od razu, a nawet jak nie możemy od razu, to odpowiadamy chociaż jakoś bardzo krótko. Tak? Zaraz Wam to wszystko rozbiję na dłuższy element. Obsługa klienta na Allegro jest kluczowym elementem do sukcesu. Dlatego, że Allegro składa się z setek małych transakcji. Tak, tam nie ma klientów, którzy chcą kupić, znaczy nie ma. My nie trafiliśmy na klientów, którzy chcieli naraz wydać 10 tysięcy złotych. Tak? Takich klientów trafiamy w naszym sklepie internetowym. Tam średnia cena transakcyjna była około 150 zł, przy średniej cenie transakcyjnej jednej sztuki naszego produktu 100 zł. Czyli jak widzicie, średni klient kupował półtorej, ja nigdy nie wiem, jak to się odmienia. Napiszcie mi w komentarzu jak. Łącznika. Tak, więc to były bardzo małe transakcje, ale za to bardzo powtarzalne. Czyli klient kupuje jeden włącznik, za miesiąc drugi, za miesiąc trzeci, za miesiąc czwarty. Tak i w ten sposób wyposaża całe mieszkanie. To jest specyfika Allegro i bardzo ważne jest na Allegro właśnie niezawiedzenie klienta, który u Was kupuje. To Wam spowoduje, że sprzedaż będzie Wam rosła. Tak? Czyli musicie tego klienta naprawdę dopieścić, pocałować w dupkę i jeszcze potem coś mu gratis wysłać najlepiej. My nie wysyłaliśmy nigdy nic gratis, ale jakby rozumiecie przekaz, mam nadzieję, tak? Główne grzechy sprzedawców na Allegro. Od razu Wam mogę powiedzieć, z perspektywy kupującego, a nie sprzedającego. Bo ja ułożyłem firmę z perspektywy kupującego, tak? Jakby naszą całe procedury powstały na podstawie moich doświadczeń przy zakupach na Allegro. Kilka anegdotek. Pierwsza. Potrzebuję kupić na Allegro kilka pawilonów handlowych. Jechaliśmy na jakieś tam ala targi, tak, potrzebowaliśmy ustawić stoisko. Szybki zakup, parę pawilonów handlowych trzeba było kupić, żeby postawić ekspozycję pod tymi pawilonami. 20 telefonów do 20 sprzedawców tego samego produktu. No bo te pawilony handlowe, no na Allegro jest tego dużo. Przy 20 telefonie, naprawdę 20, dodzwoniłem się wreszcie do jakiegoś sprzedawcy, do 20 sprzedawcy, do każdego dzwoniłem raz. Do 20 sprzedawcy,
tylko po to, żeby sobie potwierdzić, że jeżeli dzisiaj zamówię, to oni to jutro wyślą i ja to pojutrze, najdalej po pojutrze będę miał w firmie, bo na taki termin to potrzebowałem. Tych 19 sprzedawców po prostu straciło klienta. I to nie dlatego, że mieli złą cenę, zły towar, tylko dlatego, że ja potrzebowałem jednej prostej informacji. I potrzebowałem od razu. Czyli jeżeli teraz zamówię, to wyślecie to jutro. Tak? Główny grzech na Allegro. Nie odbieracie telefonu. Druga rzecz. Odpowiedzi na pytania. Ja wiem, że te wszystkie maile pod tytułem pytania Allegro to są dość upierdliwe. Z reguły zadawane przez osoby, które bladego pojęcia nie mają o waszym produkcie. I poziom tych pytań jest delikatnie rzecz biorąc żenujący. Co więcej, 99% odpowiedzi na te pytania znajduje się w opisach aukcji. Przynajmniej tak jest to u nas. A ludzie i tak pytają. Bo im się nie chce czytać. Tak, bo po co mają czytać, nie wiem, 6 bloków tekstu, skoro mogą wysłać jedno zdanie i może ktoś im odpowie. No i przez ten jakby proceder klientów, niestety sprzedawcy no, oszczędzają sobie czasu i często nie odpowiadają na te pytania od razu. Ja rozumiem, że większość sprzedawców na Allegro to są regularne firmy. Te regularne firmy pracują, nie wiem, od 8 do 16. Jeżeli wyślemy im zapytanie o 17, no to raczej nikt nie odpowie. Ale jesteśmy w Polsce. Bo gdybyśmy byli w Niemczech, to byłoby to normalne. W Polsce klient oczekuje, że jak wysłał zapytanie, to za chwilę telefon robi ping ping i przyjdzie jakaś odpowiedź. Jedną znowu z przyczyn naszego sukcesu na Allegro było to, że my to robiliśmy. Bo ja w swoim telefonie pocztę mam. Myślę, że większość z was też ma. Jak przychodził mail, to po prostu odpisywałem. Jeżeli to było coś, na co mogłem odpisać jednym zdaniem, to odpisywałem jednym zdaniem. Jeżeli to było coś, nad czym musiałbym się zastanowić, sprawdzić, pomyśleć, to odpisywałem. Dziękuję za zapytanie. W dniu jutrzejszym skontaktujemy się z państwem, wyjaśnimy temat. Klient nie dostał odpowiedzi, której oczekiwał, ale dostał jakąś. Był zadowolony. Ktoś go nie olał. Tak? Jednym z problemów na Allegro jest to, że olewamy klientów. Tak? I potem się dziwimy, że nikt nie chce u nas kupić. A uwierzcie mi, że jeżeli będzie ktoś chciał kupić, nie wiem, wzmacniacz za 5000 zł, a miałem taką sytuację osobiście, no może nie za 5, kupowałem trochę tańszy, tak? To ja go kupiłem nie tam, gdzie był najtańszy, to kupiłem go o 200 zł drożej, niż mogłem go kupić najtaniej, tylko dlatego, że po pierwsze był dostępny od ręki i ktoś mi to powiedział. Tak, my go mamy na stanie, możemy go panu od razu zdjąć z półki i dostarczyć. Po drugie, że osoba, z którą rozmawiałem, była mi w stanie w miarę wszystko o tym produkcie opowiedzieć. Tak, ja też jestem z tych klientów, którym się nie chce wszystkiego czytać. Ja potrzebuję konkretne urządzenie do konkretnego zastosowania. Tak, w tym wypadku potrzebowałem konkretny amplituner AV, do konkretnego zastosowania, czyli do podłączenia, nie wiem, tam Blu-raya, kablówki, PlayStation i paru innych rzeczy, żeby mi to wszystko miksowało od razu sygnały wideo na jeden telewizor, tak? Żebym nie musiał kombinować z pilotem i szukać, na którym to ja mam wejściu, jakie urządzenie podpięte. I mi ta informacja wystarczyła, czyli ile mam dostępnych wejść, jakie obsługują standardy, tak, jakie formaty kodowania. Oprócz tego to urządzenie ma miliard innych funkcji. 99% z nich nie rozumiem nawet. Ale mi wystarcza, że osoba mi powiedziała, tak, to urządzenie spełni pana oczekiwania, żebym je kupił. I tak działa większość klientów. Jeżeli odbierzecie od nich telefon i powiecie im, tak, to urządzenie spełni państwa oczekiwanie, to oni to kupią. I nieważne, że gdzie indziej to urządzenie jest troszkę tańsze. Oni kupią, bo też duża część klientów rozumie, że no, wykonaliście jakąś pracę dla nich, poświęciliście im czas. Tak? Uruchamiacie taki mechanizm wdzięczności. Skoro ktoś mi poświęcił czas, no to ja już u niego kupię. Tak? No taka trochę parapsychologia, jak ja to mówię. Na psychologii podobno trochę się znam, ale tutaj nie będę na psychologii uprawiał. Szybkie podsumowanie, jakie dzisiaj problemy rozwiązaliśmy. Problem z tytułem, problem z obrazkami. Nie wiem, czy rozwiązaliśmy, ale coś wam opowiedziałem. Problem ze złymi opisami macie rozwiązany w tym filmie. Z C
ceną, no niestety tutaj nic Wam nie poradzę, rynek jest rynkiem, kombinujcie. Ja Wam mogę tylko powiedzieć, jak ją znaleźć. Tak, i najważniejsze, problemy z obsługą klienta. To jest bardzo istotne. Pozycjonowanie Waszych aukcji. Jak wiecie, wyszukiwarka Allegro odpala się domyślnie w trybie trafność. Po uruchomieniu na komputerze Allegro wyszukuje produkty w trybie trafność. Jak działa tryb trafność? Tego nie wie nikt, chociaż Allegro cały czas coś przebąkuje, że wreszcie ujawni, jak to działa, ale na chwilę obecną średnio wiadomo, jak to działa. Z naszych doświadczeń. Tytuł w miarę zbliżony do tego, co wpisałaś u góry, wyszukując produkt. Opis, tagowanie, popularność aukcji. Tyle. No wiadomo, że pozycjonowanie po promowane, niepromowane, no ale to jest tak oczywiste, że w zasadzie nie ma sensu do tego robić filmu. Przynajmniej tutaj, tak, takiego prostego filmiku, tak? Więc to są parametry, które są dla Was istotne. Istotne jest, żeby Wasza aukcja się dobrze pozycjonowała, bo jeżeli będzie 30 podobnych produktów, a Wasza jako 30, to nikt do niej nie dojdzie. Tak? Ona musi być gdzieś u góry. Teraz, żeby była u góry, jednym z fajniejszych trików jest ilość wejść na tą aukcję. To, co my zauważyliśmy. Im więcej wejść, nawet nie transakcji, ale wejść na daną aukcję, tym wyżej ta transakcja jest podbijana w pozycjonowaniu. Tak? Drugą kategorią, która podbija transakcję w pozycjonowaniu, jest jej popularność, jeżeli chodzi o sprzedaż. Też cały czas mówimy o kategorii trafność, bo jest też kategoria popularność, ale jakby domyślnie mamy trafność. Więc jakby ten parametr trafność uwzględnia z naszych obserwacji i ilość wejść, i ilość zakupów. Teraz Waszym zadaniem jako sprzedawcy na Allegro, oprócz tego, żeby sprzedać jeden produkt, jest przyciągnięcie Waszego klienta do całego asortymentu, czyli do wszystkie produkty sprzedającego. Tak? Żeby klient mógł zobaczyć cały Wasz asortyment, bo wtedy chętniej coś u Was kupi, co planował kupić u kogoś innego. Jeżeli oczywiście macie to w ofercie. I tutaj dobrym trikiem jest, że jeżeli macie na przykład gniazdka, bo będę się poruszał w tej branży, którą najlepiej znam, tak? To żeby jedno, dwa gniazdka były trochę tańsze, a cała reszta w regularnej cenie. Dlatego, że jeżeli klient już wejdzie tam, zainteresuje się tą, to chociażby sprawdzi we wszystkich produktach sprzedającego, w jakich cenach macie inne gniazdka, inne włączniki. Czyli już go macie na swojej karcie. Tak? Już go czymś zainteresowaliście. I nawet jeżeli te inne będą trochę droższe, to tu będzie tańsze, tak? Będzie lepiej. Teraz jak wybrać ten tańszy produkt, który wam ma ściągnąć wam ma ludzi do waszych aukcji? Wybieracie najbardziej popularny ze swoich produktów. Czyli ten produkt, który się najczęściej sprzedaje, jego cenę minimalnie sobie obniżacie, tak żeby ona była na poziomie, no takim nazwijmy to średnim, niższym niż konkurencja. Tak, nie najniższym, bo to znowu żadna sztuka konkurować ceną. Tak? Sprzedaż też jest sztuką. I trzeba tą sztukę uprawiać z jakimiś zasadami, tak? Żeby zarabiać, a nie tylko mielić towarem. Bo to nie ma sensu. Takie patetyczne słowa. Ale czasami coś takiego trzeba powiedzieć. Nie bijcie się na siłę, kto będzie najtańszy, bo to bez sensu. Trochę odjechaliśmy od tematu pozycjonowania aukcji. Dobra, więc jeżeli pozycjonowujemy aukcję, to pozycjonujemy ją po trafności przede wszystkim, tam ma się fajnie pokazywać, a do tego potrzebna jest Wam duża ilość odsłon, pewna ilość transakcji i świetnie dobrane słowa kluczowe w tytule aukcji i opisie aukcji. Tak? Póki co najlepszym narzędziem po raz enty w tym filmie, to powtórzę, jest planer słów kluczowych. I z tego narzędzia korzystajcie. Ostatnia rzecz na tym filmiku. Ile aukcji? I to już jest temat rzeka. Jak myślicie? Załóżmy, że my mamy w swojej ofercie... No powiedzmy, mamy, dobra. Powiedzmy, że mamy 100 produktów. Ile aukcji wystawiliśmy w czasie, kiedy mieliśmy najwyższą sprzedaż? Czyli wtedy, kiedy naprawdę zależało na zdominowaniu Allegro.
Liczę do 5. 5, 4, 3, 2, nie, 3, 2, 1, tak? 1500. Każdy produkt był wystawiony 15 razy. Teraz, dlaczego tak zrobiliśmy? No, żeby mieć statystykę po naszej stronie. To jest bardzo istotne. Czyli, żeby ułatwić klientowi trafienie na nasz produkt. Tak? To jest pierwsza rzecz. Teraz te 1500 aukcji to nie jest tak bez sensu. To nie jest kwestia... Znaczy my mieliśmy 1500, mamy więcej produktów, więc to nie było tak, że 15 razy każda aukcja, tak? Ale po kilka razy każda aukcja. Każda z tych aukcji, jeżeli chcecie sprzedać, powinna mieć inny tytuł. Nawet jeżeli dotyczy tego samego produktu. Tak? Ten sam produkt można sprzedać pod kilkoma tytułami. Po to macie te słowa kluczowe, tak? Żebyście modyfikowali tytuły. Bo nigdy nie wiecie, co wasz potencjalny klient wpisze w wyszukiwarkę. Jeden wpisze włącznik, inny wpisze kontakt, a jeszcze inny wpisze gniazdo, a jeszcze inny przełącznik. Z popularnych fraz jeszcze na to jest włącznik i jeszcze jest taka popularna fraza wyłącznik i wyłącznik. O tak, sprawdziliśmy w planerze, to są najbardziej popularne frazy określające włącznik światła. W związku z tym zobaczcie, ile już wariantów wam pokazałem, który trzeba uwzględnić w tytule aukcji. Tak więc, jeżeli chcecie sprzedać jeden włącznik, to musicie zrobić tak naprawdę na niego co najmniej 6 aukcji, każda pod innym tytułem. 6, to jest tak. Tak przy tych słowach kluczowych, które wam przytoczyłem, jeżeli dobrze je policzyłem. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Dlatego jest na końcu tego filmu, żebyście zapamiętali. Także tytuł aukcji, który był na początku, jest bardzo ważny. I teraz idziemy do samego końca naszego filmu, a pewnie zbliżamy się do jego końca. Także ilość aukcji zależy od ilości kombinacji tytułów, które jesteście w stanie wymyślić. Cała reszta, treść aukcji, już może być taka sama. Jeżeli zdobędziecie na ten wysiłek i pomodyfikujecie tam też zdania, tak, to super. Bo te słowa kluczowe będą różne wtedy, tak? Całe frazy będą różne. Będzie to się jeszcze lepiej wyszukiwało. Ale tytuły muszą być różne. Tak? Teraz następna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to są cechy produktu. Tak? Jedni szukają skarpetek, inni szukają prezentu. I ten prezent może być skarpetkami. Prawda? Może być. Popularny prezent w Polsce, skarpetki. W związku z czym, czemu nie nazwać którejś z aukcji, piątej aukcji o tych samych skarpetkach, idealny prezent dla twojego mężczyzny. Można? Można. Nie ma tam słowa o skarpetkach. Za to jest prezent twojego mężczyzny. Parę słów kluczowych, które nieźle działają w wyszukiwarce. Prezent bardzo dobrze. Jest dobrym słowem, tak? Jeżeli wasz produkt ma jakieś cechy smart, na przykład, tak? Czyli jest włącznikiem na przykład światła, no my mamy taki produkt, tak, mamy trzy serie. Bazowy włącznik światła, radiowy włącznik światła Zigbee. Tak, wyobraźcie sobie, że to są trzy różne produkty, tak. Z bazowym włącznikiem światła, no to mamy te wyrazy, które mieliśmy. Ten radiowy już na przykład, on jest radiowym, on jest RF-em, tak, bo tam jest RF 433 MHz. Po tej frazie niektórzy wyszukują. On może być Wi-Fi, jeżeli zastosujemy do niego specjalną bramkę, a fraza włącznik Wi-Fi aktualnie jest jedną z bardziej popularnych fraz. On może być smart, więc możecie napisać włącznik smart, przez to, że jest możliwość sterowania z aplikacji, jeżeli tam zakupicie specjalną bramkę. Czyli już wam na dzień dobry cztery kombinacje ze słowem włącznik mamy, tak? Teraz jeżeli to słowo włącznik będzie wymieniać na tamte 6 słów, które wam wcześniej podałem, to już mamy 24 kombinacje, żeby wystawić jeden produkt. Tak? I któraś z tych kombinacji spowoduje, że traficie w klienta. Teraz jak to się ma od strony pieniędzy? No niestety ma się to tak, że w niektórych kategoriach się to opłaca, a w niektórych nie. Kiedyś nie opłacało się w żadnych, teraz w niektórych się opłaca. Opłaca się w tych kategoriach, w których nie ma opłaty za wystawienie aukcji. Bo możecie tam wystawić po prostu ile chcecie, do oporu,
zapłacicie tylko prowizję, ona jest wyższa, ale tylko prowizję od sprzedaży, czyli od sukcesu. Co jest istotne. Żeby ta prowizja od sukcesu była jak najniższa, ale też żebyście nie płacili za utrzymywanie aukcji, bo jeżeli nie płacicie za utrzymanie aukcji, za to, że ona tam jest, tak, zaraz wam powiem, gdzie jest haczyk jeszcze, poczekajcie chwilę, no to możecie tych aukcji walić ile chcecie i testować na nie wszystkie słowa kluczowe. Ale mija 365 dni i Allegro wam mówi, super, z tej aukcji nie sprzedałeś nic, to teraz za nią zapłacisz. I zaczyna wam co miesiąc naliczać w naszej kategorii, to jest 10 groszy za wystawienie, za utrzymanie nierentownej aukcji. Przy naszych 500 aukcjach w tej chwili, które mamy, 300 aukcji nic nie sprzedaje, w związku z czym płacimy 30 zł, a nie, przepraszam, to jest na 10 dni. Tak, to jest 10 groszy na 10 dni, czyli płacimy 30 zł, 90 zł dajemy Allegro w gratisie w zamian za to, że utrzymuje nasze 300 nierentownych aukcji. A te 300 nierentownych aukcji jest nam właśnie po to potrzebne, że na nich sobie możemy testować słowa kluczowe, tak? I po to je tak naprawdę utrzymujemy, a pieniądze zarabia 200 aukcji. Tak jak mówię, w tej chwili przy naszym takim bardzo dużym spowolnieniu. W momencie, kiedy mieliśmy 1500 aukcji i tej sprzedaży, naprawdę bardzo rozpędzoną sprzedaż na Allegro, no to tych aukcji nierentownych wtedy było około 1000, to była taka 1/3. 1/3 aukcji sprzedawała, 2/3 aukcji nie sprzedawała. Tak to wyglądało. Czy tak będzie w waszym przypadku, nie wiem, im lepiej dobierzecie tytuły aukcji, tym więcej te aukcje będą sprzedawać i tyle. Ale ja wam tylko podpowiadam, że warto testować różne tytuły, warto testować różne formaty opisów i przeglądać się, co sprzedaje, co nie sprzedaje. Tak, to jest, no wydaje mi się, że dość fajna rzecz na Allegro. Dobra, moja lista, która tu stoi pod kamerą, została wyczerpana. W związku z tym szybkie podsumowanie chyba całego odcinka. Tytuły przemyślane i planer. Obrazki przemyślane i dobrze zrobione. Opis oczywiste, nieoczywiste i wszystko, o co klient chciałby zapytać. I w miarę napływania pytań od klientów uzupełniać opis. Cena, konkurencją się kierujemy i tyle. No chyba, że kierowanie się konkurencją powoduje, że dokładamy do biznesu, to po prostu zrezygnujcie z tego i tyle. Reklama ads w zależności od tego, co chcecie. Jeżeli już macie za dużo, na rynku jesteście, tak pokazuje moje doświadczenie, przepraszam, to znaczy, że adsy wam nic nie dadzą, jeżeli dopiero zdobywacie rynek, adsy wam się przydadzą. Obsługa klienta, bardzo ważny, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy, najlepiej całą dobę, aczkolwiek czasami spać możecie, byle nie za długo. Następna rzecz, którą tutaj mam, pozycjonowanie aukcji, bardzo obszernie opowiedziałem, nie będę wracał. Liczba aukcji, tyle potrzeba, żeby przetestować wszystkie możliwe kombinacje słów kluczowych, jakie wam planer słów kluczowych podpowie. I tyle. To jest istotne. W ramach podsumowania dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania, bo będzie parę fajnych odcinków jeszcze na kanale zapewne. Do komentowania, bo na pewno nie wszystko powiedziałem, w związku z czym pytajcie śmiało. Do zapisywania się do naszej zamkniętej grupy, bo tam będzie trochę więcej szczegółów, choćby o tym planerze słów kluczowych, który tutaj nie chcę wam pokazywać, bo będę to robił na żywym organizmie, a nie wszystkie dane możemy na Allegro tu pokazać. I to by było na tyle. Także krótszy odcinek niż godzinę wyszedł. Super, mieliście mniej oglądania. Dzięki serdeczne, jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o Allegro, zapiszcie się do naszej grupy, w grupie są ludzie, którzy już na Allegro działają i pewnie też na pytania wam jakieś odpowiedzą, a jeżeli oni wam nie odpowiedzą, to obiecuję, że ja to zrobię. Przynajmniej w zakresie mojej wiedzy. Jeżeli czegoś nie będę wiedział, sorry, nie pomogę. Dobra, dzięki serdeczne, na razie, koniec gadania. Cześć!